Smaki waszych i naszych podróży to najnowszy projekt hotelu Kaspar. Jak mówią właściciele obiektu, pomysł przybliżenia kultury, tradycji, a przede wszystkim kuchni egzotycznych dla wielu z nas krajów narodził się z pasji do podróży i smaków. Cykl tych wyjątkowych spotkań podróżniczo-kulinarnych rozpoczął wieczór marokański. Ja chciałem pobudzić ludzi, się okazało, że to jest niesamowite. Znaczy nie spotkałem osoby, która byłaby niezadowolona. Wszyscy są zachwyceni i przyznam się, poddali się temu klimatowi. Jest to na luzie, swoboda, siedzieli na schodach, na podłodze, nikomu to nie przeszkadzało, nikt nie był w garniturze i w krawacie i to jest fajne. No, to, że się kilku jeszcze przebrało, mieliśmy stroje, te stroje użyczaliśmy, no chyba to potrzeba. Troszkę luzu, swobody, no chyba ten klimat jest najważniejszy. No i ten klimat podróży. A to, że teraz jemy i każdy przeżywa, to wino spróbuje, które no, wie o tym, że pije jedyne w Polsce i długo nie będzie, no to jest chyba fajne. To, co robi Robert tutaj w hotelu Kaspar, to jest wizyta świata u nas i wcale nie trzeba jechać do Indii, żeby zjeść tandoori chicken, bo ten tandoori chicken będzie tutaj na wieczorze indyjskim i żeby zjeść tadżinę nie trzeba zasuwać do Marrakeszu, bo Marrakesz przyjechał do nas i to nie jest fajne. Przed smakiem kulinarnych doznań wieczoru był pokaz i degustacja marokańskiej herbaty. W Maroko herbata jest, wszystkie dom w Maroko jest herbata tradycyjna, bardzo kultura z Maroka to jest herbata. Jak chodzisz w dom, jest herbata i zielona herbata, i czarna herbata, jak myśli dużo ludzi, i razem mięty i tak dalej, i tak dalej, i dużo cukru. Wreszcie nadszedł czas na zapoznanie się z wyjątkową kuchnią marokańską. Wśród wielu dań uczestnicy spotkania mogli spróbować tajin mięsne i wegetariańskie, zupę harin czy też szakszukę z jajkiem. No, zachwyciły mnie te potrawy. Muszę się przyznać, że zachwyciły mnie swoją intensywnością tych przypraw. One po prostu wszystkie są no, przepyszne. Nie byłabym w stanie wybrać jednej swojej ulubionej. Może skończmy ze schabowymi i kapustą. Fajnie, żeby poznać jakąś silną kulturę i inne smaki zdecydowanie. Trzeba poszerzać horyzonty, tak. Kuchnia marokańska to przede wszystkim mięso i ryby. Używamy też bardzo dużo aromatycznych przypraw i o ile baza każdego dania jest taka sama, ale Maroko to nie tylko doskonała kuchnia, ale przede wszystkim jest świetnym miejscem dla podróżników. Mówi się, że wybierając się w ten piękny zakątek świata, należy zabrać ze sobą sandały, ekwipunek do wspinania i okulary do pływania i płetwy, prawda? Bo to jeszcze mają morze i dostęp do Morza Śródziemnego. Jest wszystko. Po prostu tak jak mówiłem, że mamy i góry, i dla wytrawnych, na mniej wytrawnych zdobywców, tak mamy też morze. Oczywiście związane wszystkim z porty. Arabowie mają rozwiniętą obsługę turystyczną, w związku z tym wymarzysz sobie przejazd wielbłądem z Sahary do Morza Wjazd na wielbłądzie, załatwią ci to na pewno. A już wkrótce kolejne spotkania w hotelu Kaspar pod hasłem Smaki waszych i naszych podróży. Serdecznie zapraszamy.